cutscenka kolejna. Nie cutscenka? Pewnie, że będzie zaraz cutscenka. A drugi rozdział przy okazji. Dopiero. Ciekawe, nie? Zawsze rozdziały trochę dłużej się rozgrywały. Delta, the train commander reports that locusts are heading their way. What's your status? Approaching power lines now. Be advised, the train is accelerating to avoid capture. Your timetable just got a whole lot shorter. O, jest cutscenka. Keep that thing away from the power lines. No problem. Watch this. Hey, stupid! You want some of this? Come and get me! Get out of there! Go, 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 go! Niezły kozak z tego kola. Bruma, kto jest rzeźnik? Ja się tylko zastanawiam, czemu on nie używa swoich broni. Teraz tak, sprintem. Zarzucamy. Widać, niewiele to dało. Ale zarzucony jest to, że zarzuciłem ten wylot. Jak zwykle Tom po swojemu walczy, nie słucha rozkazów. Ja nie wiem, po co to menu rozkazów jest, skoro oni nie słuchają. No, tak masz mnie słuchać, wracać na pozycję, a nie pchać się jak kurwa Rambo do przodu. Gdzie jesteś? No, pokaż się. Tu się wychyl, właśnie, o tak. Tyle tylko, żebym twoją głowę widział. Masz shotguna. To zawsze ryzyko podchodzić. Grenadiera. Najlepsza kwestia doma. No wychyl się. No, dawaj. Opa. I leżysz. Jakoś wyjątkowo szybko go położyłem. Tak, zwalić przeładowanie. Amunicja mi się kończy, więc łaski swoje byście skończyli już tą walkę. Tak nie wygracie. Muszę znaleźć jakąś amunicję. O, dziękuję. I koniec, on miał lansera, tak jak zaraz idziemy. O, tu wszyscy mieli lansera. No już widzę przy okazji skrzynię, więc... Siema. Tego fragmentu też nie lubię. Tu jest taki głupi numer ze strony gry. Podejdziemy tam do przodu i z tyłu pojawią się ścierwojady. No, pojaw się. Muszę iść dalej. Nie chce się pojawić? No to wredna cipa. Zawsze się pojawiały. No ale uważajcie na to, bo zawsze... Ja przy okazji przynajmniej jak dwa razy grałem wcześniej, to się pojawiał zawsze z tyłu, jak wychodziłem do przodu. O właśnie.
Jest szmaciarz. You're blocking my shots. To jest właśnie ten szmaciarz. Pojawiający się z tyłu. Brumak. Gdzieś tu sobie biega u góry. No, przeskakuj, co ty. Masz granata. W sumie źle zrobiłem, bo mam mało granatów. Yeah. Nie wiem w sumie po co do nich strzelam. Później i tak trzeba będzie z nimi walczyć. To się postaraj. Ale dostał. Ty też dostałeś, czy się schowałeś? Dostałeś. Tu byś się dom mógł pchać do przodu. Tutaj akurat on się nie pcha. Tu będzie grenadier. Kurde, musi on tak trząść. Idź do przodu, ja nie chcę z nim walczyć, on ma shotguna. Gdzie on jest? Nie ma nawiał? I dobrze. Otwieramy, znaczy zamykamy zawór, żeby ogień zginął. Oh yeah, Marcus, Brumag's gone. Thank you very much, and we're headed back to the power line. No chyba nie. Damn it, Bear! Get the hell out of here! Coś wam nie wyszło. Ta ucieczka, gdzie my jesteśmy? Tu. Amunicja. Coś jest ukryte, nigdy nie pamiętam. A, nareszcie świeże powietrze. Przewody zasilające. O, tu będzie nieśmiertelnik. Na bank, tu jest nieśmiertelnik. To pamiętam. A nie, to się tylko wydaje, że się pojawia tunel, ale w rzeczywistości tak nie jest. Nie trzeba się o nic martwić. No. Już Jacka słychać nawet. Aha. Tutaj jest karabin snajperski, który się przydaje. Bo będziemy mieć teraz małe starcie z Brumakiem. Mówię małe. Ja radzę jednak go nie wymieniać, bo później się przyda bardziej Lancer, a karabin snajper. Gdzie? Tam. Udało się? Udało się. No. Tak wiem. Najpierw trzeba uważać. Oni są z tamtej strony. O kurwa. Taki cwaniak? Brumak idzie. Zobaczcie. Ups. Żeby spowolnić Brumaka, wystarczy strzelać w jego nogi. Chyba się potknie. Po nogi czy stopy, byś się zdecydował. O, a. No teraz dopiero Brumak korzysta ze swojego uzbrojenia. Wcześniej jak gonił Berda i Kola to. Tak się zawsze kończy ta walka. Tutaj nie ma się o co martwić, nie trzeba się jakoś specjalnie wysilać.
Karabin snajperski sobie darować można spokojnie w tym miejscu. Bardziej się lancer przyda w następnym starciu. Control, this is Delta. We've repaired the power lines, but there's a Brumac here. Please advise. Over. Ta. Anya, do you read? Must be a cedar. A fajny ten. Fajny plakat, pierwszy raz go widzę. Okay, looks like we're on our own. And we need to hustle. Baird, Cole, regroup with us behind this theater. O. There has to be a back door. Let's split up. We'll find it faster. Ta, tutaj właśnie zdecydowałem właśnie przez ten wybór drogi, że już nie będę losował, którą drogą pójdę, ale wybieram lepszą, gdyż hol główny jest przejebany. No, tyle powiem. Idziemy na balkon. Tak. Gin, szmato. Wiem. Daj mi tylko zdjąć tego szmaciarza. O, ma karabin snajperski. Żyjesz? Nie żyjesz? Jak tam wygląda z tobą? Nie żyjesz. A więc tak, żeby się pozbyć arachnida, trzeba... rozwalić cztery podpory. Najlepiej do tego użyć rewolweru. O, oh, je! Yeah. Pierwszą rozwaliłem lancerem, bo ona jest najtrudniejsza. Potem, jeśli już będziemy chcieli walczyć. Znaczy... nie mogę się wysłowić. Jeśli już zaczniemy atakować te podpory, to snajperzy i trojka się skupią na nas i trudno będzie podejść, wyjść na balkon, żeby... żeby ostrzelać tą jedną. A trzy pozostałe są proste do rozwalenia przy życiu rewolweru. Całe szczęście, że snajperzy mają takie... mają taką małą wytrzymałość. A ja mam przecież łuk. Co ja się tu bawię? Trzymaj! Nie trafiłem przez ciebie, gnoju. Bo mnie ostrzelałeś. Teraz cię trafiłem. Very nice. Tam jest jeszcze jedna trójka na dole, ona nas nie sięga. Ale nie będę na ciebie martował łuku. Może jednak będę musiał. Trzymaj, facet. Sierwojady. Kurwa, to jest skąd? Nie zauważyłem szmaciarzy, że się pojawiały. Dobrze, tu zszedłem na dół. Na dole jest ich znacznie więcej, jeśli chcemy walczyć w głównym holu. Ty nie jesteś snajperem, to ci spłacę normalnego strzała. To jest chyba snajper. Durna mysz. Trzymamy się z dala od tamtych drzwi z przodu. Dałem dupy. Nie mogłem się odkleić. Ty się wychyl. Chuj. Tam jest snajper, tego zaraz zdejmiemy.
Ra. Na dole strażnik Teronu sobie biega. Tego trzymamy się z dala również od balkonów, żeby strzałą nie oberwać. Gdyby ktoś jeszcze nie słuchał uważnie wcześniej, to przypomnę, że strzała po trafieniu wbija się w nasz pancerz i nie da się już nic zrobić, wybucha i już po nas. Widzę cię. Gdzie on jest? To jest on? Czy to jest... Dom sobie z nim poradzi, chyba. O, jest. Wyjście tego kolesia oznacza koniec walki tutaj. No zdechłbyś już z łaski swojej. Gdzie on się schował? No i dziękuję. Na dole jest bardziej przestranie, bo jesteśmy bardziej odsłonięci na ostrzał trojek. Więcej ścierwojadów. A, to jest do Lancera, to jest karabin, tu do rewolweru. Rewolweru mam dosyć. To jest tylko łuk pozbierać. Jeden co najmniej mamy. Tu jeszcze amunicja? Nie, nie jest potrzebna. Tak, już przesuwam. No słyszałem, już przesuwam. Yeah.